Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam jeden termin, jedną ideę, która może bardzo znacząco poprawić jakość Waszego życia oraz przyczynić się do poprawy Waszego rozwoju, jakości Waszego rozwoju, tak abyście odnaleźli w sobie takie poczucie, że macie możliwość oparcia się na czymkolwiek, jeżeli chodzi o rozwój, bo w kwestii rozwoju, rozwoju świadomości, rozwoju samego siebie jest bardzo dużo teorii i bardzo łatwo jest się w tym wszystkim pomieszać. I jednym z aspektów rozwoju samego siebie jest uzyskanie takiej wewnętrznej klarowności pod względem rozumienia swoich własnych przekonań oraz rozumienia mechanizmów funkcjonowania umysłu. I umysł generalnie funkcjonuje jak taki oscylator, czyli taka fala. Umysł jest takim odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych, raz u góry, raz na dole, raz częstotliwość jest większa, mniejsza. Tak jak dźwięk, tak? Dźwięk ma swoje własne wartości i umysł również ma swoje własne wartości. I jednym z aspektów umysłu jest kontrast, jest kontrastowanie. Umysł rozumie samego siebie i określa samego siebie względem rzeczywistości przy pomocy kontrastu. I między innymi stąd bierze się termin projekcja, czyli tworzenie w umyśle mentalnego obrazu, następnie uzewnętrznianie tego obrazu w formie widzenia go samego w rzeczywistości zewnętrznej i efekt porównania tego obrazu z innymi istniejącymi obrazami lub z pamięcią, którą posiadamy. I tak na przykład, gdy mamy jakieś trudne doświadczenie, doświadczenie traumatyczne, to wiemy, że nie chcemy doświadczać tego typu doświadczeń w przyszłości więcej, więc unikamy tego typu doświadczeń i szukamy tych takich przyjemnych doświadczeń, bo uczymy się w ten sposób, że te są dla nas przyjemne, są fajne, są pożyteczne. Albo gdy poznajemy jakąś osobę w naszym życiu, to widzimy, które cechy charakteru są podobne, które są odmienne, i w ten sposób porównujemy później jedną osobę do drugiej osoby, jedną osobę do samych siebie, no i tworzymy sobie cały szereg przekonań na temat samych siebie, na temat innych ludzi. Dobieramy sobie te cechy pod względem tego, co jest nam potrzebne, w ten sposób kształtujemy naszą osobowość. No i tworzymy między innymi obraz samych siebie. I podobnie jest z rozwojem. Gdy uczysz się nowych koncepcji, uczysz się tego, czym jest świadomość, uczysz się tego, czym jest rozwój, uczysz się jakichś nowych technik, może medytacji, może zaczynasz dbać o swoje własne ciało, uczysz się jakiegoś treningu, może siłowego, może zaczynasz biegać, może uczysz się jogi, jakieś całkowicie może jeszcze innej techniki, praktyki, może pracujesz z własnymi przekonaniami i zaczynasz stosować afirmacje, może zacząłeś robić shadow work i zacząłeś grzebać w swojej podświadomości, to ucząc się czegoś nowego, umysł tworzy sobie taki koncept ideału, do którego dąży. I zaczynamy dążyć do tego ideału, no i zaczynamy mieć jakieś efekty, zaczynamy mieć jakieś rezultaty. Zaczynamy uczyć się kontrolować nasze własne ego, uczymy się uświadamiać sobie to ego, zaczynamy uświadamiać sobie, jaki my osobiście mamy wpływ na nasze otoczenie, zaczynamy uświadamiać sobie to, jaki to otoczenie ma wpływ na nas, no i zaczynamy budować taki system informacji zwrotnej. Nasza kora przedczołowa zaczyna się bardziej pobudzać, mamy więcej refleksji, więcej insightów, więcej wglądów. Może pojawiają się już jakieś doświadczenia
wyższej świadomości. No i zaczynamy po prostu widzieć, że mamy efekty, tak? I w pewnym momencie wszystko zaczyna się odwracać do góry nogami. Nagle tracimy motywację, nagle nic nam się nie chce. Nagle wracają nasze stare nawyki, stare przekonania, stare schematy, stare tendencje, nie wiadomo w ogóle skąd. Odpalają się jakieś złe emocje, złe nawyki, złe tendencje, reaktywność, powracają uzależnienia. Powraca, powiedzmy, ta wersja ciebie sprzed pracy nad sobą. I możesz zadać sobie takie pytanie, no o co chodzi? Co tutaj się dzieje? Dlaczego tak jest? I tutaj z pomocą przychodzi właśnie koncepcja ego tripa. Koncepcja ego tripa pojawiła się w moim życiu dosyć niedawno, aczkolwiek tą tendencję ja już zauważyłem u samego siebie i u wielu ludzi już całkiem dawno temu. I koncepcja ta zwraca swoją uwagę właśnie na tej naszej takiej tendencji ludzkiej do tego, że zaczynamy coś robić, posiadamy jakieś efekty, a potem porzucamy to, co robiliśmy, co przyczyniło się do tych efektów. Po prostu. I tyle. I odlatujemy. Zaczynamy powracać do naszych starych tendencji. Unosimy się dumą, albo pychą, albo próżnością, albo taką arogancją. Takim wywyższaniem się, takim poczuciem super nadludzkich możliwości. Tylko wiecie, ja nie mam tutaj na myśli zbudowanego poczucia własnej wartości czy pewności siebie. Ja mam tutaj na myśli takiego właśnie, no, ego tripa, tak? Stąd się właśnie wzięła ta koncepcja, ego tripa. I w chwili, gdy uświadomiłem sobie tą taką tendencję do tego, że ten rozwój wygląda w takich cyklach, że jest raz lepiej, raz jest gorzej, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Zacząłem się zastanawiać, czy jest taka możliwość, aby mój rozwój tak nie wyglądał. Aby nie wyglądał tak, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wiecie, bo to w pewnym momencie zamienia się w takie borderline, tak? Raz jest wysoko, raz jest nisko, raz jest wysoko, raz jest nisko. I to doprowadza człowieka do szału, do takich wahań emocjonalnych. Stajesz się wtedy zależny od nastrojów. Tracisz sens uważności i takiej obecności, takiego otwartego stąpania po ziemi. I naprawdę, no, można nieźle odlecieć. I sam osobiście zauważyłem, że w chwili, gdy zaczynam obserwować, tak, że rozwijam się i jestem w swojej szczytowej formie, powiedzmy, swoich osiągnięć, swojego rozwoju, na siłowni, w życiu codziennym, czuję się taki, wiecie, rześki, pobudzony, energetyczny, kreatywny, mega uważny, mega świadomy, bardzo świadomy, to przypominam sobie wtedy o tej tendencji do ego tripa, to znaczy, że jeżeli jestem u góry, to zawsze mogę być z powrotem na dole. I zauważyłem, że gdy sobie to przypominam, to mam taką pokorę w sobie i na dobrą sprawę to taka tendencja do schodzenia w dół praktycznie, no, nie ma jej. Praktycznie jej nie ma. I można wtedy dużo łatwiej i dużo skuteczniej przyczynić się do swojego własnego rozwoju. Ja wiem, że wiele osób tutaj może wyskoczyć z filozofią, że nie ma u góry, nie ma na dole, to wszystko to jest jedno i to samo. Oczywiście, że wszystko to jest jedno i to samo, ale w rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia na co dzień, wszyscy jesteśmy zależni od wielu czynników, mógłbym powiedzieć od nieskończoności czynników. Jednym z takich czynników, od których jesteśmy zależni, to jest poziom naszej energii. I raz tak jest w naszym życiu, że mamy tej energii więcej, a czasami tej energii mamy mniej. I nieraz chce nam się więcej i nieraz chce nam się mniej. I bardzo często jest tak, że gdy chce nam się więcej, podejmujemy dużo decyzji, dużo zobowiązań, dużo od siebie wymagamy, a potem się okazuje, że tej energii brakuje i schodzimy na dół, i zdajemy sobie sprawę, że trochę przeceniliśmy nasze możliwości.
I właśnie temu służy koncepcja ego tripa. Aby nauczyć się pokory, aby nauczyć się równowagi, aby nauczyć się dostrzegać te momenty, gdy jesteśmy u góry oraz nauczyć się dostrzegać te momenty, kiedy jesteśmy na dole i nauczyć się nimi zarządzać. I ja tutaj nie mam na myśli jakiejś hardkorowej, konserwatywnej kontroli, żebyś teraz był po środku, nie? No bo generalnie nasze życie nigdy nie jest tak idealnie po środku. To jest normalne, że raz jesteśmy u góry, raz jesteśmy na dole. To, na czym powinno nam w gruncie rzeczy zależeć, to jest to, żebyśmy w perspektywie długofalowej, tak, patrząc na nasze życie w perspektywie całego roku, miesiąca, kwartału, kilku lat, żebyśmy byli w tej równowadze, bo na co dzień raz mamy takie dni, gdy jesteśmy bardziej aktywni, nieraz mamy takie dni, gdy jesteśmy mniej aktywni, nieraz ta rutyna jakoś wygląda ładnie, nieraz się może coś popsuć, tak? Aczkolwiek ja i tak zawsze będę zwolennikiem tego, żeby w życiu mieć tą dyscyplinę i przynajmniej mieć taką bazową dyscyplinę w tych takich podstawowych, zdrowych nawykach, jakimi są przykładowo medytacja, sport, prowadzenie dziennika, żeby zadbać o świadomość, czyli o tą sferę duchową, o tą sferę mentalną oraz o tą sferę fizyczną ciała. Wystarczy ci jeden zdrowy nawyk na każdą tą część twojego życia i ci wystarczy. Tak, w takiej formie podstawowej. To jest moim zdaniem wystarczające. I to się fajnie łączy, fajnie dochodzi do takiego momentu synestezji i takiego dodawania wartości. To znaczy, że sama medytacja daje ci jakieś określone efekty, ale medytacja połączona przykładowo z treningiem siłowym daje ci większe efekty. I ta medytacja połączona z treningiem siłowym, połączona jeszcze z jogą, daje ci jeszcze inne efekty. I ta medytacja połączona z treningiem siłowym, połączona z jogą, połączona z prowadzeniem dziennika, daje ci jeszcze inne efekty. I gdybyśmy to jeszcze połączyli razem z tym, że przykładowo oglądasz mój kanał i posiadasz tą wiedzę pochodzącą z mojego przekazu, to jeszcze daje ci jeszcze inne efekty. I ego trip to jest właśnie taki moment, kiedy ty rezygnujesz z tego wszystkiego. Nie dlatego, bo chcesz wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu i czujesz, że to jest jakiś moment przełomowy. Nie, ty rezygnujesz z tego wszystkiego, bo nagle twierdzisz, że wiesz lepiej. Bo nagle twierdzisz, że już tego nie potrzebujesz. Bo nagle... No właśnie. Tylko że to, co jest charakterystyczne w ego tripie, to jest to, że powracasz później do swoich starych tendencji, do swoich starych nawyków, które ci szkodzą. Ja nie mam tutaj na myśli takiej przemiany albo transformacji, gdy ty z czegoś rezygnujesz, bo czujesz, że przechodzisz przez jakąś transformację, moment przejściowy w twoim życiu, no, że potrzebujesz z czegoś zrezygnować, to jest dla ciebie dobre, nie? Ja mam tutaj na myśli ten moment, gdy rezygnujesz z czegoś, ponieważ przeżywasz swojego ego tripa. I ego trip sam w sobie ma bardzo negatywny wpływ na czakram korony, ponieważ czakram korony nie cierpi płytkiej duchowości. Czakram korony nie cierpi ściemy. Czakram korony nie cierpi, gdy jesteśmy nieautentyczni, gdy ukrywamy coś przed sobą, gdy tłumimy lęk, niepewność. Czakram korony tego nie cierpi. Tak samo wszystkich odlotów nie cierpi. Czakram korony nie cierpi ucieczki od życia. I wszystkie te rzeczy, które składają się na ego tripa, tak, to są te negatywne rzeczy, które... no źle wpływają na rozwój czakry korony. I jednym z aspektów właśnie tego ego tripu, który ma ten negatywny wpływ, jest cykliczność rozwoju. To znaczy takie podejmowanie decyzji, że chce się rozwijać, a potem olewanie tematu. Podejmowanie decyzji, że chce się rozwijać, a potem zapominanie o tym wszystkim. Takie niezdecydowanie, taki niepełny commitment, to się nazywa poświęcenie na swojej własnej ścieżce rozwoju, na swojej własnej ścieżce życia, na swoim
własnym odkryciu, tak? Niepełne przyznanie sobie możliwości do odkrycia prawdy na swój własny temat. I to jest praktycznie tyle, jeżeli chodzi o egotripa. Słuchajcie, ja przeżyłem w swoim życiu bardzo dużą ilość egotripów. Szczególnie w momentach, gdy miałem jakieś doświadczenia przełomowe. Naprawdę bardzo przełomowe doświadczenia. Związane z różnymi aspektami mojego życia. I za każdym razem zdawałem sobie sprawę, że jest to wynikiem tego, że sukces nas usypia. Sukces nas usypia. W chwili, gdy coś osiągamy, coś naprawdę dużego, zapominamy o tym, jak wiele trudu włożyliśmy w to, żeby to osiągnąć, i potem podchodzimy do kolejnego wyzwania z takim trochę pyszałkowatym przekonaniem, że nie, to na pewno będzie proste, nie? To na pewno będzie super łatwe w realizacji. Ja na pewno sobie poradzę, tylko ja nie mam na myśli takiego pozytywnego, wzmacniającego przekonania, że naprawdę sobie poradzę, bo już coś osiągnąłem. Tylko ja mam na myśli takie podejście właśnie z pozycji braku pokory. Tak jakbym zapominał o tym, że kolejne wyzwanie również będzie wymagać ode mnie pewnego rodzaju pracy nad sobą. Czy to na przykład ta praca miałaby polegać na tym, aby puścić stare przekonania, aby rozpuścić opór, aby zrozumieć swoje własne schematy, czy na przykład nauczyć się inteligencji emocjonalnej, balansu emocjonalnego, czy komunikacji z innymi ludźmi, czy na przykład zwiększenia poziomu świadomości poprzez medytację. I zapominamy o tym. Zapominamy o tym. Zapamiętujemy te piękne chwile z takim przekonaniem, że my już nie musimy pracować nad sobą. I to jest właśnie ego trip. To jest zapamiętywanie tylko tych takich dobrych momentów z wyparciem się dalszej pracy nad sobą. W jaki sposób możecie używać tej koncepcji? Ano, jeżeli zobaczycie w swoim własnym życiu takie tendencje do tego, że zaczynacie olewać w bawełnę, zaczynacie okłamywać samych siebie, stajecie się negatywni, zaczynacie chwiać się na boki i czujecie, że tracicie grunt pod nogami, że działania, które prowadzicie, to nie są zrównoważone, dojrzałe działania. Wtedy zadajcie sobie pytanie, czy to, co się dzieje w moim życiu teraz, to nie jest czasami ego trip? Bardzo ciekawym pytaniem, które można sobie zadać, jest również pytanie, czy to, co robię teraz, jest dla mnie dojrzałe? Czy na pewno jestem zrównoważony? I jeszcze jedno pytanie, które jest gwoździem do wszystkiego, to jest pytanie, czy mógłbym opowiedzieć drugiej osobie o tym, czego doświadczam teraz? Czy mógłbym przyznać się do swoich uczuć, do swoich słabości, do swojego przekonania, do tego poczucia, w którym jestem teraz? I to jest świetne pytanie do refleksji, które pozwoli ci odpakować cały ten zestaw cech, doświadczeń, których doświadczasz teraz, i pozwoli ci zdjąć maskę ciebie samego, tak abyś mógł przyjrzeć się baczniej swojemu własnemu ego i ewentualnie abyś mógł wrócić na swoje własne tory. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie proszę do mnie łapkę w górę. Napiszcie pozytywny komentarz, napiszcie pozytywne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.